Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje teraz chwile. Po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Welikanka wzięta. Zaczynamy od cytatu dzisiaj. Mikko Virma Virta z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii. Ocena estetyczna wykonania skoku jest całkowicie subiektywna. Telemark to relikt przeszłości, gdy sprzęt umożliwiał bezpieczniejsze lądowanie właśnie z telemarkiem. Dzisiaj prawie wszystkie najdłuższe skoki, takie jak ten, ze względów bezpieczeństwa wylądowane są na płasko albo... No na płasko. Albo na brzuchu. Więc bo tutaj Ola się... Ola Rajewska-Hoppe-Sport, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ola tutaj się pytała, dlaczego nie było telemarku. No właśnie dlatego uznaliśmy, że telemark to jest relikt przeszłości, no i po prostu razem ze swoim trenerem prywatnym, on mi powiedział, masz się wywrócić, to wtedy zrobisz show i te noty za styl będą trochę... No wyższe. Właśnie, ale jakie noty były? Francuz dał 16. No właśnie. Francuz dał 16,5. A to w sumie nic nowego, prawda? Ten francuski kolega dał 16,5. Polak oczywiście, wiadomo, 18,5. No bo ja myślałem, że 20. No wiesz. Nie, no aż tak stwierdził, potem rozmawiałem z tym sędzią Polakiem, miał na imię Mirosław, powiedział, że nie, no jakbym dał 20, to już aż tak za bardzo to wyczuli, że tutaj jest jakaś koincydencja narodowa. Jasne. Więc było 18,5, a resztę to już w sumie bez znaczenia, bo i tak udało mi się wyprzedzić Filipa Wiśniewskiego z kanału Sztuka Latania, także to było dla mnie najważniejsze. I przy okazji właśnie... Gratuluję i zazdroszczę ci w ogóle, że mogłeś tam w Ruczynowie poskakać. Ja tam się szykuję, wybieram. Ale ty masz rekord życiowy, tak jak tutaj właśnie żeśmy zobaczyli, 193 metry, to ja nie wiem, czy to jest odpowiedni obiekt. Ale wiesz co, no trzeba badać teren, trzeba sprawdzać różne rzeczy i możliwości. A to 109... Ale wiesz skąd ten rekord? No właśnie, nie wiem, właśnie chciałem się dowiedzieć. W DSJ-cie. A na jakiej skoczni? No na mamuciej. Aha, na tej tak, najwyższej. Tak, a nie, no to... Więc wiesz, żeby nie było, że nie jestem taka, że taka nieskromna. Nie, no 193 metry na mamucie. Nie, no to jest... Nie, no tak w ogóle to żart. To jest data mojego urodzenia, tam te dwie ostatnie cyfry, więc tak sobie przekombinowałam no, tego. Nie, to... Ale grałam w DSJ-ta. No kto nie grał? Wszyscy gramy, wszyscy graliśmy i wszyscy będą grać, zwłaszcza po tym, jak ostatnio na telefonach to się pojawiło. Ja muszę tutaj prywatnie powiedzieć, że z wydawcą dzisiejszego programu Adamem Sławińskim to już zagraliśmy tyle Pucharów Świata, że chyba nawet Noriaki Kasai w tylu nie brał udziału. Także no to jest chyba właśnie to. Dwie sprawy. Pierwsza to pozdrawiamy oczywiście Filipa Wiśniewskiego, który już tutaj został wspomniany i też zachęcamy do tego, żeby zaglądać do niego na nowy kanał Sztuka Latania, bo tam doszło do jakichś problemów Filipa i ten stary będzie usunięty za kilka dni. No, to jest człowiek, który też z tego żyje. Poznaliście go tutaj, więc wiecie, że warto też ciekawe materiały o skokach narciarskich u niego śledzić. No a druga rzecz, niestety nie ma dzisiaj z nami Natalii Żaczek z Przeglądu. Pozdrawiamy serdecznie z przyczyn niezależnych. Mamy nadzieję, że będzie za tydzień w następnym programie, bo też z Natalią rozmawiałem, więc cały czas jest chętna. Nie jest tak, że na przykład uznała dwie godziny przed programem, że jednak na przykład prowadzący ma źle ułożoną fryzurę i nigdy do niego nie przyjdzie. Więc... Nie, Natalia, wiesz, zobacz, a Rajewska jeszcze nie, to nie ma opcji. Powiem tak, to są takie kwestie, które można jakoś przeskoczyć, a u mnie na przykład jakby rzeczywiście chodziło o fryzurę, no to już by się nie dało przeskoczyć, bo ja jestem człowiekiem przywiązanym do tradycji i na zero bym się na przykład nigdy nie obciął, nawet dla Natalii. Także ale niestety... jaki kącik urody? Już dzisiaj o malowaniu rozmawialiśmy, teraz o fryzurach. No słuchaj, czymś trzeba nadrabiać. Tak, zaraz zaczniemy merytorycznie o skokach rozmawiać, to dopiero będzie śmiesznie. Także tak, Klingenthal, tak? Były takie zawody teraz w weekend. Chociaż, coś tam się chyba działo. Chociaż Ola, ty mówiłaś przed wejściem tutaj, że śledziłaś bardziej Super Bowl i to nie jest takie niezwiązane ze skokami narciarskimi. No nie mogę, no. Ale jest... co mnie zdradzasz tutaj? Ja oglądałam te, wiesz, rywalizacje w Klingenthalu, oglądałam od A do Z. Tak? No tak, nie, Super Bowl znaczy nie, no w sumie jest, się, ale, bo... ale nie, no to możesz mieć rację, bo Super Bowl nie był w trakcie tej... No nie był, ale ja w trakcie akurat przygotowywałam materiał do naszej transmisji z NFL i stąd tak ci powiedziałam, że to Klingenthal gdzieś tam w redakcji leciała transmisja, a ja Tom Brady, Patrick Mahomes. Ciekawe, czy Tom Brady też zafascynował się tym, co zrobił Decker Dean, czyli amerykański zawodnik podczas tego weekendu, ponieważ mieliśmy taką wyjątkową historię, jak cztery konkursy Pucharu Kontynentalnego w Willingen, tam chyba 24 godziny. I Decker Dean zajął podczas tego ostatniego konkursu drugie miejsce i to jest to ciekawe. Pierwsze podium amerykańskiego zawodnika w europejskich zawodach Pucharu Świata albo Pucharu Kontynentalnego, no raczej kontynentalnego, jeżeli już, od chyba tam 7 czy 8 lat. Także no te skoki tam też może...
Myślisz, że podskoczył. Tam, myślisz, że oglądał Tom Brady albo tam śledził? Powiem tak, zacytuję Tadeusza Sznuka z programu 1 z 10. Nie wiem, choć się domyślam. Też tak kiedyś powiedział. Wiesz co, ja właśnie tak przypomina mi się od razu, jeżeli w ogóle mówimy o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mamy skoczków ze Stanów, ale przypomina mi się taki filmik, który krąży w sieci, który właśnie przedstawia to, jak Amerykanie bardzo zainteresowani skokami są. Tam w tym filmiku, to jest Saturday Night Live Show, przepraszam, coś takiego. I ten sketch prowadzi Jennifer Lopez, która komentuje skok Adama Małysza podczas Igrzysk Olimpijskich. Przekomiczne to jest i tak właśnie pokazuje, jakie pojęcie Amerykanie mają o tych skokach narciarskich. No i tutaj od razu też piękne przejście płynne do tego, żeby zapowiedzieć naszego gościa, który będzie za kilka minut, właśnie Adam Małysz, czyli ulubieniec Jennifer Lopez będzie z nami na antenie. Adam był w ogóle pytany o to show, czy on to w ogóle widział, bo spektakularne było i furorę na YouTubie. I pamiętasz, co powiedział, czy nie? Nie, właśnie nie pamiętam. Może go raz jeszcze zapytać, czy J-Lo się osobiście z nim kontaktowała. No właśnie, zapytamy Adama, natomiast zanim Adam będzie z nami, no to zobaczmy sobie grafikę pokazującą wyniki, jakie uzyskali reprezentanci Polski podczas właśnie ostatnich zawodów w Klingenthal. Mieliśmy podium w sobotę Kamila Stocha. Był najlepszym wśród ludzi, można powiedzieć, bo Halvor Egner Granerud, to ja się tak zaczynam zastanawiać, czy tam wszystko jest na miejscu. No tak mówią, że kosmita, tak? Kosmita, tak. Piotr Żyła też, całkiem niezły występ w sobotę na czwartym miejscu. Przegrał wówczas z Borem Pawlowciczem, no ale jak się okazało, ten Bor Pawlowczycz... To nie przypadek. No nie był wstyd z nim przegrać w ten weekend, chociaż sędziowie trochę myśleli inaczej, bo tam w sobotę po tym bardzo, bardzo dalekim skoku Bora Pawlowczycza obniżyli belgę aż o dwie platformy. No i Kubacki z Żyłą trochę na tym stracili. Ola, jak ci się podobało właśnie i jak oceniasz te występy Polaków? Znaczy, ja mam doskonałe podsumowanie i tutaj posłużę się cytatem wypowiedzi Kamila Stocha po tym weekendzie. Żyć nie umierać. Jest okej. Znaczy, myślę, że tak, bo my wiadomo, mam wrażenie niedosyt, jak nie ma pierwszego miejsca albo jak nie ma podium któregoś dnia. Mieliśmy tą serię taką, że właśnie Polacy w sobotę na podium, w niedzielę nie, tutaj mamy tę powtórkę. No ale trzeba zwrócić uwagę, że Kamil Stoch ponownie na podium i miejsce drugie. Ci Polacy też no jakoś może ani bardzo blisko, ani daleko, no ale czwarty Piotrek Żyła, szósty Kamil, ósmy Dawid Kubacki. Z Dawidem to w ogóle historia, to pewnie się skupimy na tym już jakimś oddzielnym kąciku i o sędziowaniu i o tym wszystkim. A chcesz grafikę zobaczyć? Bo też mamy pokazującą właśnie porównanie skoku Dawida Kubackiego z Granerudem. No widziałam, nie no, to jakby tutaj chyba nie ma mówić wiele takich, nie ma o czym mówić, wiele komentarzy bardzo dosadnych było. Znaczy, kompletnie tego nie rozumiem. I wiesz co, i tak właśnie myślałam o tej sytuacji dosyć długo i zastanawiałam się też nad tym, czy sędziowie naprawdę nie mają dostępu do powtórek? No nie mają w skokach. Czemu nie ma warów w skokach narciarskich? Wiesz, o co chodzi, bo to jest jakby no, dla mnie nie do pomyślenia. I też słyszałam wiele jakby opinii, no, które potwierdzają, że jakby to, no, jak to może być? Mamy skoki narciarskie, profesjonalny sport, profesjonalnych zawodników, a sędziowie rozumiem, co no, a tam daleko skoczył i klapnął gdzieś tam, więc dla zasady dam mu 17 punktów. Nie, no to jest rzeczywiście bardzo zastanawiające. Hokus. Wręcz do tego ta dyskusja zaczyna się sprowadzać, że autorytety skokowe, no bo za takiego trzeba uznać Hanu Lepisto, wypowiadają się już w takim tonie, że może w ogóle w takim razie zrezygnować z tych noc za styl. No i też niektórzy idą dalej, tak jak właśnie ten profesor z uniwersytetu, który się tam właśnie zajmuje i bada takie bardziej fizyczne aspekty skoków, że po prostu zróbmy tak, jak te noty mają być cały czas takie subiektywne, no to niech wygrywa ten, kto skoczy dalej. No i wtedy wiadomo, że siłą rzeczy wyląduje troszeczkę słabiej, no ale będzie to bardziej efektowne, no bo te skoki po prostu będą dłuższe, ale wydaje mi się, że... Z drugiej strony wyobrażasz sobie skoki bez not? Nie, ja uważam, że za rozwiązaniem takim pośrednim jest technologia i pozwolenie arbitrom nawet na te 5-7 sekund dłużej, żeby się mogli zastanowić, na przykład, nie wiem, obejrzeć sobie raz czy drugi powtórkę tego skoku. Ja myślę, że ale raz wystarczy, bo zobacz, bo przecież kibice, którzy oglądają, wyraźnie widzą, tak, w momencie oddawania skoku, jak zawodnik wylądował, więc myślę, że to 7 sekund to jest maksymalnie, ile taki sędzia będzie potrzebował. No właśnie, dzięki temu
no jednak te skoki staną się taką jeszcze bardziej poważną dyscypliną. I mimo tego, że wielkich pieniędzy nadal w tych skokach nie ma, no to jednak powinniśmy dążyć do tego A, żeby były te pieniądze większe, B, żeby nie tracić głupio tych pieniędzy. Żeby cały czas nie było jakichś tam kontrowersji, bo przecież jeżeli chodzi o to sędziowanie, to tam co jakiś czas się przecież pojawiają jakieś tam problemy, chociaż z drugiej strony, wiesz co, przypomniał mi się też taki cytat, już nawet sama nie wiem, czy to gdzieś w memach widziałam, że punkt pierwszy, sędzia ma zawsze rację. Punkt drugi, jeżeli nie ma, to patrz, punkt pierwszy. Więc no, wiesz, z drugiej strony my możemy właśnie tutaj rozmawiać i jakby dyskutować, a jakby decyzja zapadła i ostatecznie Dawid tam zakończył tę rywalizację na miejscu ósmym, mimo że ten skok był daleki i bardzo ładnie wylądowany. Ty jesteś trochę zawiedziona na przykład tym, jak się zaprezentował Tomek Pilch, no bo to była dla niego taka jednak duża szansa. Niespodziewanie pojawił się w tym składzie, no bo to był pierwszy raz od niżnego Tagiłu. Okej, no jak spojrzymy na to, że jest mistrzem Polski, to tak niby z urzędu. Ale wiesz, jakie to były mistrzostwa. Ale po pierwsze wiemy, jakie to były mistrzostwa, a po drugie no jeszcze ten jego dorobek w Pucharze Świata jednak no nie uprawnia do takiego myślenia. No jednak bez punktów i trzeba przyznać, że no niewiele było podczas tego weekendu, też biorąc pod uwagę te prologi czy skoki treningowe, takich prób, które by kazały sądzić, że ten Pilch jeszcze powalczy o miejsce na Mistrzostwach Świata. Znaczy tak, wiesz, patrząc w ogóle na sezon, te oczekiwania, które były przed laty wobec Tomka, to jakby, ja nie wiem, czy ja miałam jakieś wielkie oczekiwania wobec niego na te konkursy w Klingenthal. Oczekiwania to szczerze, ja myślę, że możemy mieć wobec naszych liderów, wobec nawet liderów z innych krajów, że to oni tam będą gdzieś robili to show. Fajnie by było, ale jeszcze nie. U mnie jest tak, że raczej to zgodnie z oczekiwaniami właśnie u Tomka wypadło. On bardziej jakby zapunktował, to by było takie... Wiesz, może my byśmy chcieli, bo pojawił się Andrzej Stękała, prawda, i on pokazał, że tutaj nagle zawodnik, o którym tak no, było ciszej i nagle potrafi wejść w sezon i tam nas pozytywnie zaskoczyć, więc jakby czekamy na to, żeby pojawiły się kolejne nazwiska, ale ja tak po cichu liczę, że one będą się pojawiały, bo to przecież ten pierwszy sezon, kiedy nasza kadra pracuje razem, czyli kadra A i kadra B. Cały nasz sztab mówi, że no, że Andrzej Stękała, tak, to jest jeden z takich właśnie efektów tej wspólnej pracy, więc no, jak pierwszy sezon, jeden owoc, może w kolejnych będzie tego więcej. No Dawid Kubacki w niedzielę miał ten swój wystrzałowy właśnie skok pokazujący, że cały czas drzemią w nim te ogromne możliwości. Też chyba taki całkiem niezły weekend dla Kamila Stocha, no bo w końcu udało się... Sam powiedział, że żyć nie umierać. Że stanąć na podium, to jest jedna rzecz, a druga, że nie było jakiegoś takiego konkursu, tak jak mu się zdarzało ostatnio, że gdzieś trzecia dziesiątka, że tak zupełnie no dlatego myślę, kiepsko, że Kamil bo to szóste miejsce też no, w niedzielę ostatecznie najlepiej z Polaków. No tak, ale widzisz, i z drugiej strony najlepiej, a ja myślę, że tak większość kibiców no to jest rozczarowana, bo my jesteśmy... Tak rozbestwieni mam wrażenie, ale ja też, to nie tak, że mówię, że kibice, no bo jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sobie Kamil wygrywa turniej czterech skoczni, że w poprzednim sezonie Dawid Kubacki walczył o tę kryształową kulę, Piotr Żyła, który też w tym sezonie całkiem tam nieźle popisy nam dawał, więc my jesteśmy cały czas głodni i spragnieni tego, żeby ci nasi biało-czerwoni byli na podium i ciężko jest chyba sobie tak właśnie powiedzieć, a no dobra, nie no, szóste miejsce to też jest okej, nie? Za tydzień jest konkurs. Tak trochę w środku gdzieś przeżywamy, że to mimo wszystko no nie jest miejsce na podium. No to prawda. Też mimo wszystko zaczyna się coś być może na kształt rywalizacji o miejsce na Mistrzostwa Świata pomiędzy Andrzejem Stękałą a Jakubem Wolnym. Ale myślisz, że tak, że to już? Coś na kształt, wiesz, mi się wydaje, że inaczej. Brawa wielkie dla Kuby Wolnego, że w ogóle spowodował, że przyszło nam do głowy to, że takiego myślenia, wiesz, tak. bo ja nie odbieram umiejętności Andrzejowi, broń Boże, i uważam, że i tak ten sezon, on już nawet nie musi być na tym podium, bo to bardziej to, że my rozmawiamy o podium dla Stękały, to jest takie myślenie życzeniowe, że to by było jakieś spięcie klamrą pięknej historii w tym sezonie, no ale on jeszcze nie musi tego robić, tak, on już i tak w tym sezonie udowodnił, że jest w stanie wysoko skakać, no ale w pewnym momencie był takim pewniakiem, tak, mówiliśmy, że jednym tchem, że Stękała, Żyła, Kubacki, Stocha. Tutaj Kuba Wolny miał całkiem niezły weekend, już nie pierwszy. I
na ten moment jeszcze pewnie by musiał to potwierdzić w Zakopanem czy w Rasznowie, no bo gdyby na przykład okazało się, że w Zakopanem i w Rasznowie znowu Wolny jest minimalnie, czy nawet nie minimalnie lepszy od Andrzeja Stękały, no to wtedy pewnie różne pytania i problemy, dylematy w głowie trenera Doleżala by się rozpoczęły. Natomiast no, on jest jedynym zawodnikiem, mam wrażenie, z tej takiej grupy właśnie pościgowej, który ma jeszcze szansę wskoczyć, no bo Olek zniszczył jednak, no widzimy, że teraz też go nie było, Klimek Murańka miał te wystrzały. To żelazna czwórka, ona musi być gdzieś żelazna i chyba wiadomo, że zawsze tam był problem z tym, może nie zawsze problem, ale no, bywały te problemy, jakby właśnie był Kuba Wolny, był przecież wcześniej przez długi czas Maciek Kot, jakby ten czwarty zawodnik gdzieś tam cały czas nam się, nie jest do końca taki żelazny, ale w tym momencie, w tym sezonie najbardziej żelazny. No może faktycznie Zakopane i Rasznów, to jeszcze będą te konkursy, gdzie trenerzy będą obserwowali, ale ja bym chyba na Andrzeja Stękałę stawiała, no patrząc na to, czy chociażby właśnie na Zakopane, to Zakopane chyba mimo wszystko, mimo tej drużynówki pamiętamy, to chyba mu leży, bo przecież był najlepszym z Polaków w tym Zakopanym w styczniu. No Zakopane w styczniu, bo mamy przecież mamy dwa weekendy w tym sezonie, więc cały tutaj, sezon a propos tego rozbestwienia, o którym mówiłeś, że w tym sezonie no rozbestwienie Polaków może dziwić? Być zaspokojone, tak, aż dwa weekendy, no i o tym wszystkim już teraz będziemy sobie rozmawiać z Adamem Małyszem, czyli byłem polskim skoczkiem, który coś tam nieciekawego osiągnął w Pucharze Świata, parę zawodów wygrał, no i też możemy tutaj wam zdradzić człowiekiem o przydomku kapitan Wąs. Także witamy serdecznie, drogi kapitanie Wąs, i dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, witam. Jak wrażenia tak już troszeczkę bardziej na chłodno po tym, co się działo, jeżeli chodzi właśnie o zawody w Klingenthal? No to jest trudne pytanie. Na pewno gdzieś tam nie było źle, ale szczególnie po tym drugim konkursie troszkę niedosyt pewnie pozostanie, dlatego że też przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że jednak za każdym razem któryś z Polaków stoi na podium, więc ciężko się w tym momencie jakby przyzwyczaić, że któryś nie stanął na podium. No ale niestety to jest sport i tak się dzieje. Na pewno można się starać, ile się można, ale czasem no tak bywa. Jeżeli chodzi o występy czy Kamila Stocha, czy Dawida Kubackiego, właśnie Piotrka Żyły, tych trzech zawodników, którzy no, mają na pewno największe aspiracje w tym sezonie. Coś takiego zauważyłeś szczególnego, jeżeli chodzi właśnie o te skoki i ich przygotowanie? Znaczy nie, jeśli chodzi na przykład o Dawida, to wydaje się, że Dawid gdzieś tam skakał dobrze. Może to nie było jakiejś jego bomby, na jakiego stać, ale jednak skakał dobrze i troszkę mimo wszystko te warunki nie do końca mu pasowały. Może oprócz tego ostatniego skoku, który wiele nie brakowało, aby pobił rekord skoczni. Jeśli chodzi o Piotrka, no zepsuł pierwszy skok. Trochę gorszy warunek i od razu ta pozycja do ataku jest no, bardzo odległa, więc on się sporo przesunął w drugiej serii, ale mimo wszystko no, nie dało się tam przebić do tej ścisłej czołówki, która odskoczyła bardzo mocno. Jeśli chodzi o Kamila, Kamil w sobotę skakał dobrze, bo piątek nie do końca, ale sobota były fajne te skoki naprawdę. Jeśli chodzi o niedzielę, pierwszy skok niezły, ale w drugim na pewno popełnił błąd, no i to już jakby wyeliminowało go z walki o podium. Jeśli chodzi o ten skład na Mistrzostwa Świata, które no już coraz bliżej, no właśnie, coś się tam tak krystalizuje, czy pojedzie piątka zawodników, czy szóstka, tak jak to było pierwotnie na przykład w Mistrzostwach Świata w lotach, bo to tak wyszło trochę wtedy średnio, tak? Bo pamiętamy, że Olek zniszczył, wracał później i pewnie też był trochę rozczarowany, a wiemy, że ostatecznie będzie mogło czterech naszych zawodników wystąpić. No tak, ale tak było na Mistrzostwa Świata w lotach. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na skoczniach normalnych, czyli klasycznych, to jednak na średniej skoczni możemy piątkę wystawić zawodników, więc zawsze tego jednego rezerwowego przydałoby się mieć, ale to na pewno taką decyzję podejmą trenerzy, prawdopodobnie w Zakopanem już, gdzie no, będzie dyskusja, bo rozmawiałem z Michałem Doleżalem, gdzie on chce się jakby też doradzić i porozmawiać z całym sztabem. Ten sztab jest teraz dosyć liczny i też nie chce jakby sam decydować o pewnych rzeczach. Oczywiście główny głos należy do niego, ale on też chce się dać wypowiedzieć wszystkim trenerom, jakie jest ich zdanie. Oni też jakby w tym momencie ta pozostała
pozostali trenerzy przebywają więcej z tymi zawodnikami, którzy biorą udział gdzieś tam w zawodach COC, więc też perspektywicznie wiedzą lepiej, jak który zawodnik zachowuje się, jeśli chodzi o stres choćby, bo tutaj naprawdę bardzo dużą rolę odgrywa stres. No, popatrzmy na Olka Zniszczoła, który jeździ i wydaje się, że wszystko jest ok, treningi, jeszcze kwalifikacje w miarę. Później przychodzi konkurs i tam popełnia błędy. Tam te skoki już nie są takie jak w treningach czy w kwalifikacjach, więc no to też gdzieś tam trenerzy biorą pod uwagę. Myślę, że ta decyzja zapadnie po obopólnej jakby tam zgodzie wszystkich trenerów. No i wtedy podamy, czy to będzie piątka, czy to będzie szóstka i kto dokładnie pojedzie. Ola, tutaj jakieś tak, pytanie do dyrektora, żebyś tak nie zakwitła mojego za bardzo. Dzień dobry, Adam. A ja tak właśnie, bo my tutaj dyskutowaliśmy z Wojtkiem o tym, kto czwarty do drużyny w tym momencie. Jak wygląda wynik w rywalizacji Andrzej Stękała, Kuba Wolny? Na kogo ty byś postawił w tym momencie? To jest ciężkie pytanie na pewno, ale zdecydowanie jeśli chodzi o ten moment, pewnie postawiłbym na Andrzeja Stękałę, który od samego początku robi duże wyniki. Oczywiście te ostatnie konkursy nie były może w jego wykonaniu super, ale wiemy, że jego stać na bardzo dużo i to wszystko się może z dnia na dzień czy z konkursu na konkurs z powrotem odmienić. Więc tutaj na pewno stawiałbym na Andrzeja, a choć mimo wszystko Kuba zrobił bardzo duży postęp od początku sezonu. I widać, że zaczyna gdzieś tam lokować się na stałe jakby w tym parze świata. Dla nas to jest na pewno fajne i tak jak zawsze powtarzam, lepiej mieć do wyboru z tych dobrych niż do wyboru kogo wziąć do tej czwórki. Tak trochę zmieniając temat, chciałem ciebie zapytać o to, jak ty podchodzisz właśnie do kwestii tych noc sędziowskich. No też twój były trener, tutaj wspominaliśmy tę wypowiedź Hanu Lepisto, wręcz tak się zaczął zastanawiać ostatnio, czy w ogóle z tych noc sędziowskich nie zrezygnować. To pewnie już takie trochę pójście za daleko bądź prowokacyjne pod kątem tego, że jeżeli te noty mają dalej tak wypaczać przebieg rywalizacji, no to może lepiej, żeby ich w ogóle nie było. Czy Adam widzi VAR w skokach? Właśnie, czy też jest w ogóle szansa na wprowadzenie czegoś takiego, no bo ten temat wraca właściwie co tydzień i też byśmy chcieli rozmawiać o czymś innym, no ale musimy na to zwracać uwagę, bo no akurat w ten weekend, tym bardziej z naszego polskiego punktu widzenia, no bo wiemy, że trochę Dawid, albo nawet nie trochę, był poszkodowany, natomiast no też inni skoczkowie, no choćby na Mistrzostwach Świata w lotach, pamiętamy co tam było, jeżeli chodzi o Michaela Hajbeka. Znaczy no, to jest zawsze trudne pytanie i zawsze jest mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo niejasności, które są jakby w sędziowaniu. I tutaj mi jest naprawdę ciężko i bronić, i gdzieś tam atakować sędziów, dlatego że z jednej strony przepisy mówią o tym, że nieważna jest odległość skoku, ważny jest styl, aktywność, lądowanie i odjazd. I w tym momencie, jeśli ten skok jest krótki, no to teoretycznie za tę aktywność jedynie sędzia może komuś odjąć te punkty. Jeśli jest bezbłędny styl, super lądowanie, odjazd naprawdę na piątkę, no to teoretycznie skok na skoczni 120-metrowej przykładowo na 80 metrów, który nie ma się stylowo do czego przyczepić, powinien być na 20 punktów, a nigdy ten zawodnik nie dostanie. Kolejna rzecz na pewno to jest to, że często zawodnik musi sobie zapracować na odpowiednie noty. Często być w Pucharze Świata, skakać ileś razy, skoczyć naprawdę tak ładnie, żeby gdzieś tam zasłużyć nawet na to 18-19 punktów. Bo jak popatrzymy się zawodnik, który naprawdę przychodzi przykładowo z COC i on skoczy super skok, nawet wyląduje fajnie, no to raczej te noty są koło 18 punktów. Raczej nie zdarzyło się, żeby ktoś dostał 19-19,5 nawet. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo kontrowersji, jeśli chodzi o samo sędziowanie. Kiedyś to, co Ola wcześniej powiedziała, że było coś takiego jak VAR. Oni mieli monitory, sędzia, i on po skoku bardzo szybko miał powtórkę samego lądowania, bo tam było najwięcej jakby spekulacji i najwięcej niejasności w lądowaniu. Więc sędzia mógł sobie przejrzeć to lądowanie, czy ono było dobre, czy odjazd był dobry. Tych parę sekund miał na to. Nie wiem, czy to zniesiono, czy po prostu nie korzystają z tego, ale czegoś takiego dawno nie było widać, więc prawdopodobnie tych monitorów już tam nie ma. A były takie historie kiedyś na przykład, że
wręcz w kadrze skoczkowie umawiali się na to, żeby lądować telemarkiem od tej strony, po której są na przykład wieże sędziowskie, no bo wtedy ten telemark jest lepiej zaznaczony, sędzia to lepiej widzi. Oczywiście to taki absurd, no bo telemark, niezależnie od tego, która noga, to powinien być uznany, ale no gdzieś tam można było usłyszeć, że... Ale to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że my wiemy doskonale, że to nie jest tak, że ty sobie wylądujesz na lewą albo na prawą nogę do przodu. Jest coś takiego, jak, nie wiem, wybiera się przede wszystkim, jak który zawodnik ląduje, jest od śliznięcia się, czyli jak pójdziesz gdzieś i chcesz się śliznąć na lodzie na przykład, to którą nogę do przodu wystawisz, wiesz, że ta jest dominująca i ona zawsze pójdzie do przodu. Tak samo jest na snowboardzie. Jeździsz na tej nodze, która jest bardziej dominująca i ona jest bardziej stabilna, ta, która stoi z przodu. Więc de facto ja lądowałem na prawą nogę i wiem, że jeśli, jak sędziowie mieli wieżę po lewej stronie, zawsze dostawałem gorsze oceny. I to jest jakby tak przyjęte niestety, ale jest gorsza widoczność, jeśli ta noga zakroczona jest właśnie ta lewa, jeśli wieża jest z lewej. Jeśli by była prawa, z prawej strony, to właśnie w ten sposób też. Więc dla mnie, lądującego na prawą nogę, lepiej było, jak sędziowie stali po prawej stronie. No cóż, no w każdym razie można to podsumować stwierdzeniem, im szybciej wprowadzicie VAR, tym mniej będzie tym takich lepiej. Różnych... Albo przywróci, no bo okazuje się, albo przywrócić, że jednak tak, takich śmieszno strasznych historii. Natomiast, Adamie, rozmawiamy sobie o tych Mistrzostwach Świata Seniorów, które niebawem, ale też ja chciałem zapytać o te Mistrzostwa Świata Juniorów, no bo wiemy, że tam pojawiły się tak informacje o tym przypadku koronawirusa w naszej ekipie, no a tam mamy 5 zawodników, 4 zawodniczki i tak się zastanawiam, jeżeli chodzi właśnie o chłopaków naszych, czy tam coś wiadomo, jeżeli chodzi o ich występ, czy oni się pojawią w Lahti na starcie, czy też nie? No dzisiaj padła decyzja, że nie, że jednak muszą pozostać na kwarantannie. No dziwna sytuacja. Trochę wracamy do sytuacji z Oberstdorfu, gdzie nasza kadra miała nie wystartować w turnieju 4 skoczni. Poza tym przypadkiem, że Klimkowi drugi test wyszedł negatywny. Tutaj Juroszkowi wyszedł pozytywny, ale cała pozostała ekipa ma wyniki negatywne. Więc po naszej jakby tam interwencji wtedy w Oberstdorfie, kolejne zawody, które były w Garmisch-Partenkirchen i tam okazało się, że jeden z Rosjaninów jest pozytywny. Ci zawodnicy, którzy mieli z nim tylko styczność, czyli ci, co jechali w nim w samochodzie, czy byli w pokoju, czyli 3 zawodników zostało na kwarantannie, reszta normalnie startowała. U nas mimo jakiejś tam walki, nawet ambasadę żeśmy uruchomili w Finlandii i próbowaliśmy wszystkiego. Dzisiaj dostaliśmy wiadomość od Zbyszka Klimowskiego, który tam jest na miejscu, że jednak no nie chcą ich zwolnić z tej kwarantanny i mimo wszystko prawdopodobnie nie wystartują. No, prawdopodobnie ja mówię cały czas, bo cały czas mam nadzieję, bo jeszcze cały czas walczymy o to, ale oni dostają informację, że są na kwarantannie, że chcą przenieść w ogóle do innego hotelu zupełnie. Odizolować Juroszek 10 dni, a oni, którzy są negatywni, 14 dni. No, to jest, no, jakby nie było, trochę nas nie oszczędza mimo wszystko ta zima i ta pandemia w tym roku. Udało się wywalczyć słuszność, jeśli chodzi o turniej 4 skoczni. Tutaj chyba będzie ciężko pod tym względem, choć cały czas mówię, że jeszcze są jakiekolwiek szanse i walczymy o to, żeby jednak i uruchomiono, bo wtedy zostaniemy bez żadnego zawodnika na Mistrzostwach Świata Juniorów. W skokach oczywiście. No tak. No miejmy nadzieję, że uda się jakoś to wszystko jednak naprawić. Natomiast tak się zastanawiam też, co będzie z tymi zawodami Pucharu Świata w Rasznowie, bo tam pojawiły się informacje, że Rumunii jednak się przygotują i te zawody mają się odbyć. Natomiast jeszcze oficjalnej decyzji nie ma i jak tak gdzieś na twój nos albo na twoje informacje, które po prostu gdzieś posiadasz, czego to się spodziewasz? Czy w Rumunii rzeczywiście za tydzień poskaczemy? No, ostatnie spotkanie, które mieliśmy z trenerami, z FIS-em w Klingenthal. FIS jednoznacznie stwierdził, że oni chcą, żeby te zawody się odbyły. Problem jest w tym momencie nie pandemii, tylko problem jest, że tam było przez 2 czy 3 tygodnie plus 15 stopni. Oni, nawet dostaliśmy zdjęcia, gdzie śnieg jest tylko na buli i trochę w przejściu. Ale prognozy mówią o tym, że od poniedziałku czy od wtorku tego tygodnia, czyli już w zasadzie, miały tam przyjść pomału mrozy i oni potrzebują 2 dni na to, żeby naświeżyć tę skocznię i ją przygotować. Więc cały czas jakieś informacje płyną stamtąd.
Ostateczna decyzja będzie pewnie po Zakopanem, gdyż z Zakopanego prosto do Rasnowa pojedzie Sandro Pertile i ma osobiście jakby dopilnować tego i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli nie będzie, no to prawdopodobnie wtedy mogą to jedynie odwołać. Na dzień dzisiejszy mamy się przygotować na to, że zawody tam będą odrozgrywane. A u was właśnie to jest tak, że jest plan A i plan B, że jak nie będzie zawodów, no to też są plany takie treningowe. Przygotowujecie się na to, czy zupełnie takich myśli nie ma? Ja myślę, że zdecydowanie każdemu by się przydało trochę odetchnięcia. To nie mówię tylko naszej ekipie, ale każdej innej, która przed mistrzostwami świata na pewno wykorzystałaby tych parę dni na jakieś testy, na jeszcze jakieś parę skoków, żeby podszlifować do końca tę formę. No ale jeśli nie będzie tak, no to trzeba tak jak i wszyscy będą mieć podobnie. No, trzeba wystartować, walczyć. I walczyć. Mhm. Co z Rower natomiast? Czego ty się tutaj spodziewasz? No bo tutaj mam wrażenie, jeszcze jeszcze bardziej zamglona jest przyszłość tego turnieju, no, który skupia i emocje, i całkiem niezłe pieniądze jak na skoki narciarskie. No jest imprezą dosyć o coraz większym prestiżu, jak wiemy wszyscy. No, informacja z FIS-u mówi to, że rower normalnie się odbędzie. Aha. Wiemy, że tam jakieś problemy, jeśli chodzi o samego prezydenta Oslo, czy tego regionu Oslo, gdzie jest skocznia Holmenkollen i w Vikersund. Oni nie chcą się zgodzić, ale dzisiaj na przykład dostałem informację od Łukasza Kruczka gdzieś tam na WhatsAppie było, że dziewczynom mają tam zrobić w Oslo dwa konkursy dodatkowe, jeden i tak samo w Lillehammer, więc no widocznie wszystko idzie w tym kierunku, że rower normalnie się odbędzie. No i trzymamy na pewno za to kciuki. Ja jeszcze tak chciałem ciebie zapytać o ten pomysł, który tak pojawił się jakiś czas temu w przestrzeni medialnej, ale tak trochę to wszystko przycichło i zastanawiam się, jak to wygląda na ten moment, czyli ten pomysł pracy w służbach różnych mundurowych dla tych zawodników młodszych, którzy czasami mają problem z przejściem z wieku juniora do seniora, muszą rzucać gdzieś tam skoki. No ostatnio głośny przykład Andrzeja Stękały, który akurat do skakania na wysokim poziomie wrócił, no ale wiemy, że wielu takich zawodników gdzieś przepadało, no i ty sam o tym mówiłeś, że trochę wzorem niemieckim można by było coś takiego spróbować zorganizować. I na jakim to jest w ogóle etapie i czy to tak zostało rzucone i nic za tym nie poszło, czy coś się dzieje w tym temacie? Nie, w zeszłym roku w Zakopanem rozmawialiśmy z premierem na ten temat. Padły właśnie między innymi hasła, padła jakby deklaracja, że po sezonie się spotkamy i spróbujemy jakby rozwinąć ten temat i skupić się na tym właśnie, że może nie akurat policja, nie może akurat wojsko, ale jeszcze inne służby są u nas w kraju. No niestety ja nawet nie odważyłem się w tym momencie do premiera uderzać w tej sytuacji, którą mamy w Polsce i na świecie, gdzie jest mnóstwo problemów, kłopotów i w tym momencie wyskakiwać, umawiać się właśnie na spotkanie pod tym kątem, żeby rozwiązać ten problem. Czekam spokojnie na trochę lepsze czasy. I mam nadzieję, że wrócimy do tych rozmów i postaramy się rozwiązać ten problem, jakoś wspólnie wypracować taki program, który właśnie by wspierał tych zawodników. Jest to na przykład w tym momencie nie tylko popularne na świecie, ale wiem, że w Polsce też funkcjonuje, i jeśli chodzi o wojsko, ale głównie to jest biatlon, są to biegi, te dyscypliny, które gdzieś tam mogą startować w wojskowych jakby zawodach. No niestety w wojsku nie skacze się, więc ciężko by było, żebyśmy wystartowali w jakiejś olimpiadzie czy jakichś zawodach, więc dlatego pewnie będziemy szukać innego rozwiązania. Może to nie będzie wojsko, ale może to będzie coś podobnego. Ola, tutaj wiem, że masz pytanie. Tak, konkretne. Tak na koniec, ale już w ogóle z innej beczki, tak dla rozluźnienia. Adam, bo my jak zaczynaliśmy program, to wspominaliśmy takie show, które pokazywało twój skok z Igrzysk Olimpijskich. Ten skok komentowała Jennifer Lopez. Mi się tak kojarzy, że ty widziałeś chyba to w internecie. Potwierdź, widziałeś? Widziałem. Jaka widziałem, była twoja reakcja? Śmiałem się na to. Ale rozumiem, że J-Lo nie dzwoniła w sprawie jakichś wskazówek tam dotyczących technicznych kwestii skoków. Znaczy, ja w ogóle się uśmiałem z tego powodu, że kiedyś, chyba to było nawet w Song Lake City, zapytano mnie, czy w Vancouver, zapytano mnie, czy jakbym miał szansę spotkać się z Jennifer Lopez, to czy bym się spotkał. Powiedziałem wtedy, że wolałbym z Jennifer Aniston. Więc
Może kurczę, dlatego tak się śmiała. O możliwe właśnie. Stwierdziła, że a ten mały żworił tą inną, że nie to tutaj ja mu do pieka. No tak. Nie, ona się martwiła wtedy w tym filmiku Adama, no martwiła, żeby wylądował, ale to widać, że nie znała naszego Schrödera, mistrza. Masz, ale ona wypływała. Nie wiedziała nawet, kto to skacze. No właśnie. Jakiś idiota pewnie. No właśnie, Adam, przed nami Zakopane teraz, więc jeszcze też, no o to muszę zapytać, bo mamy też planszę z twoimi wynikami, jakie ty osiągałeś i no, mnóstwo zwycięstw, miejsc na podium. Tutaj teraz możemy sobie to zobaczyć. 4 zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, 2 razy drugie miejsce, 3 razy, przepraszam, 2 razy też trzecie miejsce. Jakie ty masz takie najciekawsze wspomnienia, takie historie, które no na zawsze ci w głowie zostaną, jeżeli właśnie chodzi o te przeżycia z kibicami? No w tym roku niestety ich nie będzie, ale no domyślam się, że zwłaszcza na tym samym początku, no to były takie rzeczy, które się gdzieś w głowie nie mieszczą. No na pewno pamiętam ten sezon, w którym gdzieś tam rozpoczynałem i byłem jakby Zakopanym jednym z faworytów. I była taka sytuacja, że po pierwszym konkursie nie poszło tak, jak żeśmy chcieli. No, byłem lekko przełamany. Pamiętam, jak wręcz nie mogłem spać w COSie. I nad ranem o 4 czy o 5 słyszałem, jak kibice idą. Nie wiem, czy szli na skoczni, czy ze skoczni dopiero, ale gdzieś szli i cały czas gdzieś tam. Wtedy jeszcze nie było tych wuwuzeli, to dopiero później weszło, ale krzyczeli, śpiewali hymn i krzyczeli różne tam, no nie wyzwiska, ale jakieś tam komendy. I między innymi było: Adam, nic się nie stało, dzisiaj ich pokonamy. I na następny dzień wygrałem, więc to na pewno, to nie zapomnę tego do końca życia. Ale z Zakopanem zawsze mam mnóstwo, jakby nie było historii, które pamiętam, więc myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o samo Zakopane, to nie ma takich momentów, które mi źle wspomina. Bo nawet jak byłem w gorszej formie, to i tak tym Zakopanem lepiej poskakałem niż normalnie, dlatego że ta atmosfera i to, że gdzieś tam siedzisz na tej belce na górze i wiesz, że tych 25 tysięcy teraz, ale wtedy czasem było prawie że 100 tysięcy. Był jeden taki Puchar Świata, gdzie nie było jeszcze wtedy właśnie płotów i ludzie na drzewach byli poza obiektem w ogóle. Więc no, tych 40 tysięcy, 35 zawsze było. Teraz jest to ograniczone. Każdego z roku schodzono w dół dla samego bezpieczeństwa. Ale nawet tych 25 tysięcy, sami wiecie doskonale, ile to jest ludzi, którzy stoją na dole i skandują twoje imię i cieszą się, że za chwilę skoczysz, to dodaje takiej bardzo dużo otuchy. Oczywiście dla młodego zawodnika może to być trema, może to być presja i może nie wytrzymać tego, ale dla zawodnika, który wielokrotnie stawał na podium i gdzieś tam wie, czym to się je, to dodaje mnóstwo takiej otuchy i takiego powera. Ty chciałbyś, żeby to był ten weekend, w którym Kamil Stoch wygra po raz 40 i wyprzedzi ciebie w tej klasyfikacji, czy tak spokojnie, niech jeszcze trochę poczeka? Ja myślę, że to jest nieuniknione, więc dlatego ja nie myślę, który to będzie weekend. Ja jestem przekonany, że on będzie. Okej. No dobrze, Adam, no to tak już zupełnie na koniec. Tutaj pozdrawiam przy okazji naszego grafika, który tutaj widzieliśmy, jak przedstawiał cię, to już pisał prezes Polskiego Związku Narciarskiego, ale na razie jeszcze Apoloniusz Steiner tam grzecznie sobie siedzi, także pozdrawiam również prezesa Apoloniusza. Ale w sumie nie ustalałem tego z naszym grafikiem, ale w sumie taka fajna koincydencja zdarzeń, bo też chciałem na koniec właśnie zapytać ciebie o tą twoją przyszłość, jak ty siebie widzisz w tej karierze działacza, no bo nie ma co ugrywać w różnych kuluarach, ale i nie tylko w kuluarach, mówi się, że gdzieś tam być może w przyszłości ty byś tym prezesem mógł zostać faktycznie i wtedy już nasz grafik nie będzie popełniał błędów, tylko jakby się tak stało, to rzeczywiście by tak było. Widzisz siebie w ogóle na takiej roli? Myślałeś o tym? Są jakieś takie wstępne rozmowy, czy na razie zupełnie to jest gdzieś tam poza tobą i Adam Małysz, prezes PZN, to w ogóle nie widzisz tego na ten moment? Znaczy powiem szczerze, że gdzieś tam dociera do mnie, że jakieś takie propozycje są z różnych to środowisk. Ale póki co jest mi ciężko sobie nawet wyobrazić to, dlatego że ja wiem, jakie są obowiązki w tym momencie prezesa. No chyba, że te stereotypy by się troszkę pozmieniały, ale trudno mi jest w to uwierzyć, bo mimo wszystko ja nie jestem taką osobą, która będzie siedzieć za biurkiem, czy jeździć po imprezach, czy otwierać, nie wiem, nowe obiekty i tak dalej. Dla mnie przede wszystkim liczy się działanie, czyli ja też jestem dyrektorem w Polskim Związku Narciarskim, który jakby rozrąbał wszystkie stereotypy, które są, jeśli chodzi o samego dyrektora.
bo dla mnie nie ma problemu, że ja jadę na zawody z chłopakami i wezmę im torby na dół, zniosę razem z Łukaszem Gębalą. Jeśli trzeba czymkolwiek pomóc, to pomagam. Jestem raczej tym właśnie, który jest aktywny bardziej, który cały czas działa, niż ten, który siedzi i rozkazuje. Więc no, trudno mi jest w tym momencie wyobrazić to, żebym miał zmienić jakby ten tryb. Mhm, czyli przede wszystkim był z nami Adam Małysz, kolega skoczków, który nosi torbę, a nie kogoś. Ale nie dyrektor. Mówi nie, nie słyszałem mówi takiego. Nie, no nie mówi nie, no słuchaj, no, fajna no fucha. Jest tak, no, wiesz, panie prezesie. Fajna fucha, potem można w przeglądzie sportowym na gali wystąpić, tam przyznać jakiegoś Wiktora czy coś takiego, może. Także to też są przyjemności związane. No Adam, właśnie to jest proszę. Problem, że ja nie lubisz imprez. No. No to wtedy zastępcę jakiegoś trzeba. No, specjalna wtedy... delegacja. Dokładnie. Adam, dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dobrego i pozdrawiamy cieplutko. Wszystkiego dobrego. Adam Małysz był z nami, czyli na razie dyrektor, koordynator, to się chyba tak nazywa, to zawsze funkcja jest strasznie długa. Dyrektor, koordynator do spraw skoków narciarskich. W skrótach pisze. To dlatego i kombinacje norweskie. To dlatego Hubert pisał prezes PZN, no bo dyrektor, kombinator, dyrektor, kombinator, dyrektor, koordynator mu się nie zmieściło i stwierdził, dobra, w naszych sercach zawsze Adam Małysz będzie prezesem skoków narciarskich. Ale jakie czujne masz oko, widzisz? Słuchaj, no i to nawet bez okularów, prawda? Zazdroszczę. Także co to dopiero będzie jak... jakby jakieś okulary się założył. Dobrze, nieważne, bo idziemy coraz bardziej w opary absurdu. Dużo mówiliśmy o Polakach, droga Olu, natomiast tak trochę zamykając ten temat, chciałem, żebyśmy sobie zobaczyli też grafikę z wynikami naszych zawodników, które osiągnęli oni Willingen właśnie w tym pucharze kontynentalnym, no bo to był taki dobry przegląd sił, dobry przegląd kadr, tak jak mówiliśmy, cztery konkursy aż. Pozdrawiamy Maćka Kota, który tutaj też na grafice się znalazł. Olek zniszczał, wypadł no jednak najlepiej ze wszystkich, chociaż raz nie udało mu się załapać do czołowej trzydziestki, no ale tak jak tutaj widać, 2/4 miejsca. Stefan Hula, tak mam wrażenie, że całkiem nieźle, trochę lepiej pewnie niż wielu przypuszczało, bo tak mam wrażenie, że sporo ludzi już gdzieś tam... Pytanie, jakie kto ma oczekiwania, no tak, wszystko mam wrażenie, do tego że się wie, że sprowadza. Sporo ludzi już tak zaczyna na tego Stefana tak patrzeć trochę protekcjonalnie, aczkolwiek oczywiście to jest skoczek bardzo, bardzo utalentowany, z też niezłą przeszłością, zwłaszcza tą najnowszą, więc nic mu tutaj nie odbieramy. Natomiast czego ty się spodziewasz po tych zawodnikach, jak Olek zniszczył, jak Maciek Kot, no bo dla nich to też jest no, duża szansa. Wracają do Pucharu Świata niektórzy po dłuższej, niektórzy po krótszej przerwie, no i będą mieli okazję się pokazać. Właśnie, wiesz co, zaczynam pracować mi tutaj wszystko w głowie i zastanawiam się, co oni by powiedzieli, jakie wyniki usatysfakcjonowałyby ich, bo mówimy oczywiście pod kątem Zakopanego, no tak. o biało-czerwonych. Pytanie, ilu z tych naszych 11, prawda? Bo 11 tak, w końcu biało-czerwonych zobaczymy. Ilu uda się zakwalifikować w ogóle do konkursów? To myślę, że najpierw niech to będzie jakimś takim wskaźnikiem naszym, bo jeżeli by udało się całej 11, no to ja wtedy myślę, że możemy mówić, że jest bardzo dobrze nawet. A jeżeli chodzi tak indywidualnie o chłopakach, Maćka Kota bym chciała zobaczyć gdzieś tam w pierwszej 20 i myślę, że go stać na to. Spokojnie. A to dlatego, że ci życzenia urodzinowe kiedyś złożył, czy z innych powodów? Nie, ale znaczy ja chciałabym zaznaczyć, że nie tylko Maciek Kot mi wtedy złożył życzenia, ale to jest chyba... bardzo ważne teraz. Tak, właśnie. Tak cię chciałem wypuścić. Wypuściłeś mnie, więc zdradzę trochę kulis. Nie, akurat wtedy chyba wszyscy nawet mi złożyli życzenia, więc to było bardzo miłe, to była przemiła niespodzianka. A to jakoś z Maćkiem, nie wiem, tak wypłynęło do sieci, mam wrażenie. Mhm. A może tylko ta rozmowa została wyemitowana, bo ja pamiętam, że wtedy wrócę. Mało anteny mieliśmy i nie wiem, które rozmowy tak naprawdę poszły już na antenę. Nie, no może tak, może trochę, ale tego nie powinno być jednak, no bo jesteśmy dziennikarzami, tutaj sympatie gdzieś tam ale na bok, ale nie dałeś mi dokończyć, bo ja powiedziałam, że w 20 Maćka Kota, ale poczekaj jeszcze. Proszę, tak, masz rację. Stefana Hule też w 20, niech tam się zmieści. Kurczę, no ja chłopakom bym życzyła jak najwyższych tam lokat, ale to co mówię, no najfajniej by było, gdyby jak najwięcej biało-czerwonych w ogóle zakwalifikowało się do konkursów, a potem... powiedzmy, przebrnęło te pierwsze serie, no bo to czasami też jest problem. Zwłaszcza, że jak już ustaliliśmy w naszej kadrze skoczków sami dżentelmeni, zawsze składają życzenia wszyscy, także tak. To... I myślę, że tutaj nawet nie należy aż tak tego brać pod kątem relacji dziennikarz-sportowiec, no bo złożenie życzeń urodzinowych to, nie, to jest jakimś takim, bardzo w jakimś takim dobrym guście, to nie trzeba, jakby to nie wydaje mi się, żeby to nawet było jakieś przesadne spoufalanie. To było bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo mi było miło, chociaż to było uknute wszystko przez naszą ekipę telewizyjną, więc tam
w jakiejś zmowie byli, no ale nie ukrywam, to była fajna niespodzianka. To prawda. A co do tej jedenastki, o której też rozmawialiśmy, no to w tym sezonie można powiedzieć, patrząc przynajmniej pod kątem statystyki, no to jest niezwykle wyjściowa ta nasza jedenastka galowa, prawie tak jak skład, nie wiem, Bayernu, Monachium, bo już Liverpoolu nie wtedy w ostatnim czasie. Futbolowo poszliśmy, futbolowo, no tak. Bo po raz pierwszy w historii zawodów w Zakopanem, kiedy mamy tę kwotę krajową, nie będzie rozpoczynał zawodnik z Polski zawodów, bo każdy z naszych już punkty pucharowe zdobył. No tak, no Jarek Krzak, gdyby na przykład wystartował. Tak, ale Jarek, ale tam Jarek niestety trafił do grona tych. To on punktów nie ma, ale nie ma. Stefan Hula ma, Tomasz Pilk ma, Maciek Kot ma, oni wszyscy już to pozdrowali punkty. Także galowa nasza jedenastka. No cóż, przechodząc do tematu Halvora Egnera Graneruda. Ja myślałam, że pójdziesz z tym tropem Pucharu Kontynentalnego i Ulrich Wolgenand, który dobrze, fenomenalny. Nie, ale to tak słowo. Myślałam, że on w ogóle gdzieś tam się pojawi na tej planszy, bo... Wiesz, na razie musi mu wystarczyć, że się pojawił w składzie Austriaków. No to prawda. On chyba wraca. Ale wiesz, a może Austriacy się cieszą, że on się pojawił, to różnie może być, bo może on zaskoczy, jeżeli chodzi o kadrę austriacką. Mamy też tutaj w międzyczasie akurat taką w ogóle belkę pokazującą wyniki austriackich skoczków w tym sezonie. No i tam widać, że za moment to się pewnie pojawi, że w zawodach FISCUP, czy Pucharu Kontynentalnego, proszę bardzo, Austriacy sobie radzą fenomenalnie. No, 8 wygranych konkursów w Kontynentalu na 11, z czego 4 właśnie Ulrich teraz. No ale w Pucharze Świata właśnie ciekawa jestem, czy nie wymieniliby tam kilku zwycięstw w Pucharze Świata indywidualnie, no 0 zwycięstw, natomiast... Drużynowo jako tako, nie? A indywidualnie w sumie... Idzie średnio. Natomiast idzie ty jesteś średnio. Chyba najbardziej zawiedziona tym, że Grzegorz Lirenzauer już tak zupełnie... Ach, jejku, jak to coś człowiek powie i to zostaje. Kurczę, kiedyś było lepiej, jak nie było tego wszystkiego. Grzegorz skakał lepiej. Nie, no Grzegorz skakał lepiej. Bo to właśnie z Filipem Wiśniewskim wywiad miałam i tam mnie jakoś podpytał. Ja faktycznie mówiłam, to ja tam no, dzieciakiem byłam i pamiętam, że Gregorowi kibicom, oczywiście przede wszystkim Polakom, ale i ten Gregor, bo to chodziło o ten fenomen. To się też trochę, ktoś powie, że kibic sukcesu, że tam, bo było dobrze, to wtedy kibicowała, to nie o to chodzi, tylko po prostu gdzieś tam to zainteresowanie takie moje też się skupiło i tak było też w przypadku Barcelony, której no i już się odkryje i będzie, której kibicuje. I to też było gdzieś tam na kanwie tych sukcesów, bo mnie to przyciągnęło jako gdzieś osobę, która tam oglądała, coś śledziła i zafascynowało. I tylko o to tu chodzi. I z Gregorem było podobnie, no bo no nie ukrywajmy, fenomen. Jest szkoda, że to teraz tak wygląda. Chociaż i tak ja... Gdzieś mi imponuje to, że to nie jest zawodnik, któremu no nie idzie i on nie rzuca nart, tylko dalej... Wjeżdża tam na górę, siada na belce i skacze i próbuje. Mhm. Stefan Kraft cię zawodzi, czy on już po tylu przejściach, które miał, to mimo tego, że on zdobył kryształową kulę w zeszłym sezonie, to nie należało tutaj oczekiwać. Tak sobie wyobraziłam, że teraz ci skoczkowie tak wiesz, siedzą i tak słuchają, kto mnie zawodzi tutaj w tym Pucharze Świata, kto mnie o czymś nie trzeba zawodzi. Mówić, słuchaj. Nie tak? Wiem. Jeżeli chodzi o Stefana Krafta, wiesz co, ja skupiłam się... myśląc jakby w kontekście Stefana na kryształowej kuli, bo... Mhm. Bo zobacz, ile to już lat. Jak sobie sprawdziłam, tak ostatnim był Janne Ahonen, który zdobył 2 kryształowe kule z rzędu. Mm-hmm. No wcześniej Adam Małysz 3, ale to fenomen. Czyli popatrz, ile lat minęło i żaden skoczek tak na dobrą sprawę nie może powtórzyć tego wyczynu. Czyli nie ma takich dwóch tak idealnie równych sezonów, żeby po tą kryształową kulę sięgnąć. No i widać, że Stefan Kraft też tym torem... Wiesz, dlaczego właśnie też na niego zwróciłem uwagę? Bo mam wrażenie, że czy dla niego sezon specyficzny oczywiście. Fajnie, że udało mu się raz wskoczyć na podium, bo to tak. Takie pokazanie, że to jest cały czas bardzo dobry zawodnik i no nie zapomniał, jak to się robi. Ale jednak... zawsze dla mnie Stefan Kraft był takim zawodnikiem, trochę takim mini Kamilem Stochem. Mówię mini, no bo aż takich osiągnięć nie ma, ale też potrafi utrzymywać się na wysokim poziomie przez wiele, wiele sezonów. Mm-hmm. On już gdzieś tak od lat jest w tej czołówce. I w tym sezonie mam wrażenie, że jednak jest trochę rzadziej. Tak że tak jak zawsze był zawodnikiem, do którego przyzwyczailiśmy się, że jest w pierwszej dziesiątce, to tutaj bardziej jednak ta druga i nawet widać to w ten weekend, on był 19 i 16 i w ogóle Austriacy oczywiście, no, to też było pokazane no właśnie prawda, pod tym kątem na tej belce, tak widać, że Daniel Huber miał całkiem niezły początek, później to się gdzieś tam trochę zepsuło, Heibek niezłe mistrzostwa świata w lotach, ale oprócz tego przeciętnie, a Schönwald też chyba nie zrobił takiego postępu, jak duży by oczekiwali, że...
Właśnie, ale wiesz, nawet patrząc tak na ten ostatni weekend w Klingenthal, no to i Austriaków, no to najlepsze 16 miejsce w sobotę właśnie Aschenwalda i 11 Herla, no to tak. No właśnie. To widzisz, to oni mogą być dopiero rozczarowani, a to w końcu no to reprezentacja prawda. Austrii, więc ja myślę, że tak, że ten sezon pod względem takich oczekiwań i kibiców, i ich samych. I dziennikarzy no pewnie austriackich, agresywnych. O kurczę, to chyba nawet nie chciałabym czytać, co się pisze, to na pewno no, na minus ten sezon. No, oprócz drużynówek, no tylko czy tutaj w ogóle... No wiesz, to drużynówki dają im taką nadzieję na to, że w Oberstdorfie mogą powalczyć jakiś medal, tak? No bo na ten moment, gdybyśmy mieli typować faworytów do medali indywidualnych, no dużej to Austriacy nie ma, no niekoniecznie tak. będą wymieniani wśród tych zawodników numer jeden, czy numer dwa, czy numer trzy, więc tutaj bardziej w drużynie. Na pewno jako numer jeden będzie wymieniany Granerud i też mamy grafikę pokazującą rekordzistów pod względem wygranych konkursów w jednym sezonie Pucharu Świata. To tyle ciekawe, no, że Halvor już po raz 10 w tym sezonie wygrał. No i goni Petera Preutza, goni Gregora Schlierenzauera, goni Adama Małysza. Też o tyle fajna statystyka jest taka, że najwyższy jest procent na ten moment, tak? Jak sobie porównamy, oczywiście jeszcze przed Granerudem kilka konkursów i nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, ale gdyby on utrzymał tę średnią, no to Petera Preutza wyprzedzi. Ty stawiasz, że... Ale zobacz, jakie to jest towarzystwo w ogóle. Aha. I Halvor Egner Granerud przed tym sezonem. Jakbyś powiedział Halvor Egner Granerud, wiesz, tutaj faworytem do zdobycia kryształowej kuli. Halvor Egner Granerud wtedy pewnie był w przedszkolu w Trondheim i tam pracował z dziećmi. Bo... To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, bo też przejrzałem wypowiedzi Graneruda w tym tygodniu, w których on opowiadał o tym, jak zmienił się jego status finansowy. I on czytałeś mówił... o tych wełnianych rzeczach? Czytałem, że kupił sobie wełniane rzeczy w Lahti i też czytałem, że on w zeszłym sezonie chyba 800 franków szwajcarskich zarobił przez cały sezon, bo on startował tylko właśnie w Rasznowie i wtedy zajął 23 miejsce raz, zdobył tam tych kilka punktów Pucharu Świata i to też jest piękna symbolika, bo w tym sezonie na ten moment najgorsze jego miejsce to jest właśnie Zakopane 23, tak że wtedy dla niego 23 miejsce w Pucharze Świata to był sufit, a teraz to jest podłoga kompletnie. To prawda. No I wtedy też było fajne takie stwierdzenie, że żył głównie z pieniędzy z konta oszczędnościowego, a teraz wpłaca tam po prostu to, co udało mu się zarobić, bo to jest 3 tysiące franków. W przeliczeniu na złotówki 760 tysięcy złotych, a jeszcze może zarobić, gdyby tutaj te przepowiednie też Adama Małysza się sprawdziły i odbył się rower, tam 60 tysięcy euro jest dla zwycięzcy, także to się wszystko tutaj pięknie zmienia. No i tak po jego wypowiedziach wnioskując, to pewnie tam wszystko na to konto oszczędnościowe, bo skoro on tylko w tym sezonie kupił sobie wełnianą odzież i bieliznę, to bardzo skromnie, a trochę już ten sezon nam trwa. Pozdrawiamy serdecznie Michała Chmielewskiego na czacie, który napisał, że Ola nie zmontowała wszystkich materiałów. Także tutaj, jak to się mówi... Czego nie zmontowałam? Przepraszam. Michał, właśnie. Czy Michał kłamie? Nie mówmy, że kłamie, bo nie wiem, o co mu chodzi, ale Zakopane jest zmontowane, przepraszam, właśnie zaraz będziemy o tym mówili i o to chciałam też zapytać Adama, ale w sumie nie będę i zaproszę naszych widzów na ten materiał, bo tam jest właśnie wypowiedź z Zakopanego Adama z 96 roku, czyli tego jego debiutu w Pucharze Świata w Zakopanem i tam 18-letni Adam Małysz wypowiada się a propos właśnie kibiców i atmosfery i że ta atmosfera wtedy, on jako 18-latek mówił, że była niepodrabialna i że fenomenalna, ale dużo gorzej jest skakać w Zakopanem niż gdzieś tam za granicą, no bo właśnie są ci ludzie, jest ta presja oczekiwania. I to jest takie fajne potwierdzenie, że on wtedy jako młody zawodnik, ten młody talent, to potwierdzał, że ta publiczność potrafi czasami ludzi, zawodników sparaliżować i trochę łatwiej się skacze gdzieś tam nie u siebie. No ale jak już się zawodowcem jest i profesjonalistą i wygrywa się tak jak Kamil Stoch czy Adam Małysz, to już chyba tylko jest ten taki pozytywny doping. Tak, ja bym Michałowi jednak radził, żeby się swoją robotą zajął, prawda? Tak, bo potem zaraz się okaże, że Ola zacznie sprawdzać i może tam się okazać, że też nie wszystko jest w porządku. Ale... ja wszystko wiem. Wszystko, jak to się mówi, na stopie tak zwanych żartów, żarcików. Suchy humor zawsze mile widziany, tak zwłaszcza jest w programie Wysokich Lotów. Skoro program jest Wysokich Lotów, no to
to Pomorze wiadomo, że będzie niskich, żeby był jakiś kontrast. Jak jesteśmy już przy tych Norwegach, no to też i w przypadku Grane Ruda warto wspomnieć o tym, że on bardzo tak zapobiegliwy się zrobił ze względu na to, że tak mu dobrze idzie. No bo ale wie, dziwisz mu się? Nie, absolutnie. Bardzo dobrze zrobił, uważam, jadąc od razu z Klingenthal do Zakopanego. A po co ryzykować? No to, w sumie to tak właśnie... I chyba to nawet mu się wyszło na dobre, bo tam widziałem jakieś instastory chyba Daniela Andretande, że oni tam spędzili dobę. Jakieś problemy w Amsterdamie na lotnisku, więc może być tak, że te nogi gdzieś odmówią posłuszeństwa, a Grane Rud pojechał samochodem, bo no, stwierdził, że boi się teraz lotnisk, boi się zakażenia. No i no, dzięki temu być może też wyjdzie mu ten test negatywny na koronawirusa i będzie mógł w Zakopanem przegonić te swoje demony, bo to jednak jest taki weekend pułapka dla niego. Nawet gdzieś tutaj sobie odnotowałam, jak tam skakał Halvor Regner, bo oprócz tej niedzieli to tam właśnie ta trójka gdzieś się przewijała, bo on chyba w ogóle był 43 w kwalifikacjach. Mogło tak być? Było tak, pamiętam. No, 43, 23. No ale teraz pytanie, czy jest szansa, żeby i teraz w Zakopanem poszło mu tam troszkę gorzej? No. Masz tutaj kulę, zaraz powróżymy. Wydaje mi się, że no faworytem jest na pewno, ale też będzie sobie musiał z tymi torami najazdowymi jakoś radzić, bo to była taka rzecz, na którą on zwraca uwagę, że mu się nie podoba. Natomiast jeżeli jesteśmy przy Norwegach, no to też dwa jeszcze takie ciekawe nazwiska. Jedno to Marius Lindvik, akurat zawodnik, który bardzo lubi skakać w Zakopanem, bo no i potwierdził akurat to. Tak się złożyło, że wygrał, że wygrał tam ostatnio przed Andrzej Raniszkiem, no ale on też ma za sobą weekend cokolwiek rozczarowujący, bo w sobotę na miejscu 41, tam też na warunki nie pomogły trochę jemu, Huberowi i Geigerowi, ale w niedzielę dyskwalifikacja, więc tam też będzie chciał na pewno udowodnić, że potrafi. No a jeszcze bardziej chce pewnie nawet sobie samemu udowodnić, że potrafi i wrócić do pełni sprawności. No to jest Anders van Emmel. To też jest fajna historia, bo w zeszłym tygodniu pojawiły się te pierwsze doniesienia, że on gdzieś tam zaczął skakać w Norwegii na skoczni normalnej. Wraca do uprawiania sportu. No a to jest zawodnik, który przecież no już prawie dwa lata temu miał w Wiśle ten nieprzyjemny upadek, tam zerwane więzadła w kolanie. Człowiek się wzdryga na samą myśl o takiej kontuzji i no już pewnie było kilku takich ludzi, którzy może nie, że go skreśliły już tak zupełnie, ale tak pewnie się zastanawiali, czy ten Van Emmel w ogóle jeszcze się pojawi na skoczni. Okazuje się, że się pojawił, no i mamy nadzieję, że wróci choćby wzorem na przykład Severina Freunda, tak, który okej, być może wyników jakichś super nie osiąga, ale sam fakt, że wrócił do Pucharu Świata i no też patrząc na tą sytuację Niemców, która nie jest za ciekawa w tym sezonie, to czasem tam nawet o drużynę się ociera ten Severin Freund, także to nie jest wcale taki słaby zawodnik. Ale widzisz, to wszystko tak, o czym też wspomniałeś wcześniej, to jest właśnie taka kwintesencja tego sezonu, bo okej, mamy Halvora Egnera, Grane Ruda, jest faworytem, też mu się właśnie noga powijała, więc to nie jest tak, że bezbłędny. I są inni zawodnicy, którzy właśnie raz doskakują, raz odskakują. I tak mam wrażenie, że to właśnie wszystko składa się na tą wypowiedź Kamila Stocha, który mówi tutaj detale. No, kto popełni mniejszy błąd, decydują o tym tak naprawdę, na którym miejscu będziesz. Nie? Czy pierwsze, drugie, trzecie, czy już spadasz gdzieś tam w drugą piątkę dziesiątki. Mhm. Możemy też zobaczyć sobie grafikę z liczbą narodowości zwycięzców tych zawodów Pucharu Świata w ostatnich latach i z tym, jak to wygląda w tym sezonie. No też to tyle, to jest wszystko ciekawe, że najmniej narodowości w tym sezonie. Jakoś to się nam zabetonowało. Mamy Norwegów wygrywających, Niemców i Polaków. Austriaka, tak jak już żeśmy wcześniej stwierdzili, nie ma, bo w drużynie im się udało, ale indywidualnie nie. No trochę to się wszystko zabetonowało. Natomiast na przykład w przypadku Słoweńców ostatnio nadzieję dał Borpa Lovcic. I to jest chyba takie największe zaskoczenie tego weekendu. Trochę tak zaczyna się przypominać rok Benkowicz, prawda? Też mistrzostwa w Oberstdorfie. I to nawet trzeba powiedzieć, że ten Benkowicz to był jeszcze większym wtedy zaskoczeniem, bo on przed zawodami w Oberstdorfie nie był ani razu na podium nawet Pucharu Świata. No, tutaj no to już, Bor już ma i to nawet ma dwa miejsca sobie za jednym zamachem w Klingenthal zafundował. Faktycznie, nie wiem, czy mówić zaskoczenie, ale no takie pozytywne, na pewno pozytywny bodziec dla Słoweńców, którzy ten sezon to mają wyjątkowo. Pamiętasz turniej czterech skoczni, przecież on tam ani razu nie był w ogóle w drugiej serii, przecież Borpa Lovcic, więc też miał duży, nawet nie dołek, tylko dół formy. No, no ale mówię też w ogóle o Słoweńcach, bo ten sezon to dla nich był taki szarpany. Tam tak, i z tymi Zajcem, i z tam się naprawdę działo, ale faktycznie, jak tak obserwujemy Bora i po tych konkursach w Klingenthal, Andrzej Raniszka, który
który tak regularnie gdzieś tam też w tej czołówce się pojawia. Kto tam jeszcze by do nich? Domen Prefs? No, z Prefsami to tam teraz były problemy koronawirusowe, tak? Więc nie wiadomo, jak to z nimi cały czas będzie, tak? No więc kogo im tam dokoptują, że tak powiem kolokwialnie, do drużyny? To może jest szansa, że coś tam zagrożą, ale faktycznie te trzy nacje, które tutaj gdzieś się pojawiają, to by było na tyle. Mhm. Ja tak się zacząłem zastanawiać też w pewnym momencie, kto ma większe szanse, albo czyje podium w tym sezonie jest bardziej prawdopodobne, czy Andrzeja Stękały, czy Ryoyu Kobayashiego. To też jest wielki jej honor, że w ogóle Stękałę możemy zestawić Andrzeja z takim Stękały. Zawodnikiem. Andrzeja Stękały. Ale Kobayashi, o tyle to jest wszystko ciekawe, że mówimy o zawodniku, który zaczął bardzo kiepsko, później zauważalny był ten powrót do formy niezłej, bo zaczął mieć też miejsca w czołowej dziesiątce, ale tak ustabilizował, można powiedzieć, tą swoją dyspozycję na tym poziomie i na razie nie ma tego kolejnego skoku już na podium, tak? Bo nie było takiego konkursu za bardzo, żeby on rzeczywiście jakoś zakręcił tak koło. Zawsze gdzieś tam siódme miejsce, to już jest okej, okay, ale to trochę tak jak właśnie w przypadku Andrzeja, który no nawet momentami blisko, był bliżej ale podium, daleko. A teraz trochę się osłabił, no ale to myślę, że może być taki jeden z bardziej intrygujących, jedna z bardziej intrygujących zagadek do końca sezonu. Czy Ryoyu, czy Andrzej, czy może żaden? Ale co, chcemy założyć się teraz tutaj? A ty z Andrzejem tak? byś była, tak? No pewnie, że narodowo, tak. A tak? No a jak? No to ja, słuchaj, ja powiem tak, też jestem za... sympatią dla Japończyków i Ryoyu. Ty też jestem za Andrzejem, ale żeby był show i żeby była jakaś taka rywalizacja, no to ja mogę tutaj też Dobra, Japończyka. Ale jeżeli... Też jest biało-czerwona flaga, więc może być i Ryoyu. Tak? Dobrze, ale jeżeli nie uda się w tym sezonie, to przechodzi zakład na następny, czy nie? Czy... A może przejść, no to zawsze będzie kto jakieś rozstrzygnięcie. Tak. Kto szybciej zdobędzie Dobrze. Miejsce na podium i zaliczamy też, powiedzmy, Mistrzostwa Świata, jakby na przykład się okazało, że Ryoyu albo dobrze, czy nie. Czyli nie, no, no dobra, dobra. Ale odejmujemy drużynę. Drużynę to wiesz. No wiem, no właśnie, to prawda, to tak. Czyli bez drużyny, ale bez drużyny, czy indywidualnie. Ryoyu albo Andrzej. Dobrze, no to ja. Też oczywiście widzowie na czacie zachęcamy, możecie tutaj pisać. Czy Ryoyu, tak. czy Andrzej, kto będzie szybciej na podium. O czym jeszcze tutaj warto wspomnieć? Myślałam, że o Japończykach coś tam. A co tam masz o Japończykach? Nie, no tak wiesz właśnie, bo mówimy o Ryoyu, ale w ogóle o japońskiej reprezentacji też by należało, bo ona się tam nie biedni, pojawiła. Biedni są, i biedni tutaj wygnani do tej Europy siedzą i czatują, czekają na kolejne konkursy, a jednak one jakieś takie mocno owocne dla nich nie są. Chociaż ja jestem bardzo ciekawa Keiichi Sato w Zakopanem. Jest zwyżka formy. Jest zwyżka formy, nawet momentami zaczął być lepszy niż ten teoretycznie lepszy. No właśnie widzisz. To Yukiya. A Yukiya no tak, ale z kolei Yukiya jest rekordzistą, no właśnie, 147 metrów. A ja bym zobaczyła jakiś rekord w Zakopanem w ten weekend. Pewnie, że tak. No co? Pewnie, że tak. A po co? To ja tak zawsze rzucam, a mi powiedzą, to proszę, pani weźmie narty i tam zapraszam na górę. A tak, było też kiedyś ten, Kamil Stoch tak odpowiedział chyba, tak, na jakieś pytanie dziennikarza, że no... Tak? Nie było tak, że dziennikarz tak zagadnął, no Kamil, nie odgrywaliśmy w tym konkursie głównych ról. No i Kamil, jak chcieliście odgrywać, to trzeba było zapiąć narty. I... No wiesz, no bo taka jest prawda, ale z drugiej strony to my jesteśmy też od no tego, żeby tak, sobie pogadać. Tak, o tym, co tam się dzieje. To jest prawda. Natomiast też warto wspomnieć o nieobecnych, bo co prawda o nieobecnych zazwyczaj się nie rozmawia, no ale tutaj mówimy o takich nacjach dosyć jednak zasłużonych dla skoków narciarskich. Nie będzie Finów w Zakopanem, nie będzie Czechów, którzy zdecydowali się tutaj wykorzystać właśnie, być może w sposób taki zapobiegliwy też, że zakładają albo chcą założyć, że nie będzie weekendu w Rasznowie, no to będą mieli 2 tygodnie spokojnego treningu, a nie tylko tydzień. No a zarówno w przypadku Finów, a zwłaszcza Czechów, to jest potrzebne. Ja tak sobie spojrzałem akurat na Finów, bo już Czechów, co zdążyliśmy parę razy też i w tym programie, no niestety zgrillować, bo oni już spadli do poziomu Kazachów, że tylko 2 zawodników mogą wystawiać na zawce. Mniej się niż jednego nie można, tylko 2. Ale Finowie, no był taki moment w tym sezonie, kiedy oni naprawdę zaczęli wyglądać bardzo, bardzo solidnie. Antti Aalto przecież zajął 15 miejsce w turnieju 4 skoczni na zarówno Aalto, jak i Kyto Saho. Ostatnie 5 konkursów tylko po razie punktowali.
No więc widać zniżkę formy i chyba to te treningi mogą im dobrze zrobić. Tak powiedziałeś, że ich nie będzie i to tacy najzagorzalsi kibice chyba skoków to zauważą po prostu i będzie to dla nich, wiesz, w jakiś sposób zauważalne. A jest to szokujące, bo ja pamiętam w ubiegłym roku byłam w Lahti i przygotowywałam taki materiał właśnie dookoła skoczni z kibicami. Tam to wszystko jeszcze było przed pandemią, więc dużo się działo i rozmawiałam z Finami, którzy mówili, że no szkoda, że te tradycje, tam nawet było takie przedstawienie historyczne o tym, jak bogata tradycja jest skoków narciarskich w Finlandii, no a tych sukcesów nie ma. I pamiętam, że taki pan, który był chyba dyrektorem szkółki jakiejś tam obok tych skoczni, mówił, że no i szkolą tą młodzież i że 10 lat to jest taki okres, że może jest szansa, że coś się z tego wykluje i że odrodzą swoją potęgę. W przyrodzie nic nie ginie, więc wraca Jewgenij Klimow za to. Więc może też. Który też chyba Polskę lubi, prawda? Tylko że on Wisłę, tak z tego co wygrał kojarzę. Kiedyś. No. Wygrał kiedyś w Wiśle. No ale tę nieobecność Klimowa teraz wykorzystał bardzo dobrze Michał Nazarow, czyli taki zawodnik. Też takie ciche oczarowanie, bo mi się zawsze Michał Nazarow nie kojarzył absolutnie z niczym, czyli był taką jednym z zawodników tej masy takiej rosyjskiej, tak jak taki jest tam Bojarincew, Ilmir Hazeddinow, że tam jak niszczy tak ile, to ich jest 7, a jak są inne zawody, to tam się tak wymieniają i każdy tak mniej więcej solidarnie 40-50 miejsce. Ale to co, ty liczysz na jakieś niespodzianki z tej strony? Wiesz co, wydaje mi się, że Michał Nazarow na tyle już zaprezentował dobrą formę w tym sezonie, że za dobrą formą oczywiście też muszą pójść jakieś oczekiwania licznie zgromadzonej rzeszy fanów rosyjskich skoków. No i gdyby on na przykład na mistrzostwach w Oberstdorfie no tak nie załapał się do drugiej serii, no to już bym był trochę zaskoczony, rozczarowany wręcz bym powiedział, bo Klimow no to rzeczywiście on ma bardziej szarpany sezon, trochę tak jak Michael Hajbek, tylko jeszcze gorzej, bo Hajbek był czwarty na mistrzostwach świata w lotach, Klimow był 9, a pozostałe zawody no to też im idą słabiej, ale w odróżnieniu do Klimowa jednak Hajbek częściej jest w 30 przynajmniej. No ale no, były te ostatnio doniesienia o konflikcie Klimowa ze swoim trenerem, który jest chyba asystentem trenera Plechowa, ale to jest taki trener, który on go prowadzi od dzieciaka i mówiono o jakimś wypaleniu zawodowym, że już tak częściej Klimow widzi tego trenera niż członków rodziny i vice versa. No i wiadomo, że czasami w takiej relacji gdzieś tam dochodzi do jakichś zgrzytów. No i Klimow miał się nie stawić na zgrupowanie reprezentacji w Czajkowskim, no i nie było przebacz. Konsekwencje. Skakał w zawodach Pucharu Rosji, no ale ostatecznie się tam pogodził i trochę na przykład szybciej niż Tymi Zajc, nie? Bo to taka podobna historia gdzieś buntu czy wewnętrznych dymów. No i Tymi Zajc musiał trochę odchorować, no i widzimy, że wrócił z marnym skutkiem. Klimow wraca szybciej, no i miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie, no bo życzymy zazwyczaj zawodnikom dobrze. Cóż, segment żeński też na pewno się musi pojawić. Nie tylko dlatego, że ty tutaj zagościłaś po raz pierwszy do mojego programu, do naszego programu, ale warto zaglądać do tego Pucharu Świata Pań, bo przede wszystkim ten Puchar Świata Pań w końcu się tak trochę napędził. Mieliśmy kilka weekendów z rzędu, teraz akurat nie. Będzie dopiero w Rasznowie, tak, jeżeli się uda zorganizować. No i ta Sara Takanashi cały czas niesamowita. Wow. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, bo akurat od dłuższego czasu, ale te kilka ostatnich weekendów, gdzie panie skakały, śledziłam bardzo uważnie i pod kątem właśnie Polek i tych skoczkiń zagranicznych. Oj, niestety, ja pamiętam w niedzielę fatalny upadek Eirin Marii Kvandal. I to mówiliśmy o tych niefajnych kontuzjach i tam u niej z kolanem i chyba więzadła, więc czekają dłuższa przerwa i duża szkoda, bo odniosła tydzień wcześniej swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata i tam myślę, że oczekiwania wobec niej były ogromne. Sara Takanashi z kolei to jest obłęd. Nawet nie wiem, do kogo ją porównać. No jest niesamowita, to jej 59. zwycięstwo było w niedzielę, 58. w sobotę. No więc Japonka jest absolutnym fenomenem. No i ja myślę, że tak kibice skoków narciarskich, to nawet jak nie śledzą skoków pań, to kim Sara Takanashi jest, wiedzą doskonale. Jeżeli chodzi o Polki, to tak zależy, jak na to spojrzymy, bo punkty są, to są drobne punkty, ale Polki się pojawiają w Pucharze Świata, skaczą, są nawet takie momenty, że awansują do kolejnych serii. I tutaj na przykład podczas tego weekendu Anna Twardosz i poprzedniego gdzieś tam się pokazała, więc mówiliśmy dużo o Kindzerajdzie, a mamy kolejne nazwisko, więc
Kurczę, no liczę, że jakoś to tak się fajnie rozwinie, tym bardziej, że znaczy myślę, że ci kibice, którzy może nie śledzą w ogóle skoków pań, na pewno spojrzą na miksty i dlatego też tak po cichu liczę, że ten Rasznów jednak uda się tam dotrzeć i rozegrać rywalizację, no bo tam właśnie mieliśmy zobaczyć te miksty. No a w takiej kombinacji, no chociażby na Mistrzostwach Świata widzieliśmy, że to całkiem fajnie wygląda, dużo emocji przynosi i tam na Mistrzostwach Świata nawet trzecie miejsce mieliśmy po pierwszej serii, potem ostatecznie szóste, ale no nieważne, emocje były fajnie, coś innego też, jakiś taki przerywnik w tych skokach, takie, no, no mi się to podoba. No ja myślę, że szóste miejsce to jest taki wynik, który byśmy z pocałowaniem ręki w tym sezonie przyjęli na Mistrzostwach Świata. A i tam wiesz, że my chcemy więcej, no, w tym podium. Dobrze, to ja bym przyjął w takim razie, Ola. Nie, jest... to prawda. Ale tak, fajnie, warto to śledzić, tym bardziej, że no właśnie, jeżeli chodzi o reprezentantki innych krajów, to czasami one są tam popularniejsze niż skoczkowie, więc to też jest swego rodzaju fenomen. Ostatnio Julian Seifert miał odważną sesję w niemieckiej prasie. A ja nie będę się wypowiadała. Ale to a propos tej popularności, tak? No, nie, no tak, wiesz, tak, tak, no, tak. Nie mówię, że to tylko i wyłącznie na tym się opiera, bo pewnie gdyby nie miała dobrych wyników jako skoczkini i nie była utalentowaną sportsmenką, to ty by się nie zaangażował do takiej sesji. To też nie byłoby... No tak, no tak to mniej więcej wygląda. Natomiast też Anna Twardosz, mamy nadzieję na fajny występ. Myślę, że to może być taka weryfikacja właśnie do Mistrzostwa Świata Juniorów teraz, no bo tam mamy trzon tej naszej reprezentacji. Tak, to prawda, bo dziewczyny też wcześniej wyjechały z Hinzenbach, żeby przejechać tam. Bo tam chyba do tylko Kinga Rajda i Asia Szwab zostały, tak, a cała reszta też między innymi Kamila Karpiel, czyli mistrzyni naszego kraju, też pojechała, więc walczyć. Mamy nadzieję, że tam będzie udanie, będą dobre lokaty naszych skoczki. No ale my już czekamy na Zakopane. No właśnie, hej. Zakopane, tak zamykając ten dzisiejszy program, czego ty się spodziewasz, jakie ty masz w ogóle też wspomnienia? Pytałem Adama Małysza, no to też parę razy się pojawiałaś przecież na zawodach i jak słyszysz Zakopane, no to myślisz co? Ja nie wiem, że trąbki. Tak. I właśnie to w kontekście też Klingenthal chciałam powiedzieć, bo w ubiegłym sezonie byłam tam podczas zawodów Pucharu Świata i wspominam koszmarnie przeprowadzanie wywiadów, bo mixzona była, czyli miejsce, w którym tam reporterzy rozmawiają ze skoczkami, była zlokalizowana w takim miejscu, że z tyłu byli kibice. Mhm. Ich było multum i krzyczeli, no bo byli podekscytowani, że skoczkowie przechodzą i pamiętam, że rozmawiałam wtedy z całą naszą drużyną. Ci kibice tam z tyłu krzyczeli, a byli w tak bliskiej odległości, że no właściwie prawie tak jak skoczkowie przy mnie. Ja nie pamiętam nic z tego wywiadu, bo był taki krzyk. Coś skoczkowie mi odpowiadali, ja w ciemno te pytania zadawałam, bo nawet nie słyszałam ich odpowiedzi. Ci kibice tam z tyłu krzyczeli i ojejku, to są takie, jak Piotr Żyła, ojej. Najgorsze warunki takie do pracy i przeprowadzania rozmowy, no bo nie słyszysz, co twój rozmówca mówi, więc w żaden sposób nie jesteś się w stanie do tego odnieść. Zakopanem tak nie ma. Zakopane dobrze wspominam, chociaż ja chyba jestem taką troszeczkę większą fanką Wisły. Jakoś tam jest tak kameralniej. Nie byłam w tym sezonie jeszcze w Zakopanem, więc może bez kibiców to też zupełnie inaczej wygląda. Jakieś inne oblicze Zakopanego ujrzę, ale czego się spodziewam? Dobrego weekendu dla Polaków. Wszyscy chyba chcielibyśmy, żeby Kamil Stoch po te swoje 40. zwycięstwo w Pucharze Świata sięgnął. I chyba właśnie w Zakopanem, bo to by była... No to by była chyba już historia filmowa, no bo przecież pamiętamy, jak to właśnie w Zakopanem Adam Małysz tak symbolicznie, można powiedzieć, przekazywał te stery Kamilowi Stochowi. Adam z kolei kończył karierę, Kamil Stoch odnosił pierwsze zwycięstwo w karierze i zaczynał swoją wspaniałą, bogatą karierę. Działo się w tym Zakopanem, no właśnie wspominałam też o tych pierwszych skokach Adama Małysza, jeszcze 18-letniego. Pamiętamy, że pierwszy w ogóle Puchar Świata w Zakopanem to był w 1980 roku. Ja oczywiście tego nie pamiętam, bo mnie nie było na świecie jeszcze wtedy, ale wyczytałam i przecież pierwsze zwycięstwa tam były też Polaków i Fias i Bobak stawali wtedy na podium, więc to jest na pewno miejsce magiczne, wyjątkowe dla biało-czerwonych i fajnie, żeby ten kolejny rozdział tej pięknej historii w Zakopanem napisał się w najbliższy weekend. No i jak Kamil Stach tam coś dopisze od siebie, to już w ogóle myślę, będziemy zachwyceni. A wiesz, kiedy po raz ostatni odbyły się 3 konkursy indywidualne podczas jednego sezonu Pucharu Świata w Zakopanem? To będzie też 2011. Wtedy, aha. Właśnie wtedy. I wtedy pierwszego Kamil dnia Adam, potem nie było Polaków na podium i potem Kamil.
Tak jest. No cóż, ja mogę tutaj więcej dodać. No, mówić po Oli to jest tak jak grać po Beatlesach, także myślaje mi się, że już nic innego nie pozostaje, jak tylko podziękować wam za obecność i zakończyć program Wysokich Lotów w dobrych nastrojach. Trzymamy kciuki za Polaków, o tak, jeżeli chodzi o Zakopane. I dmuchamy pod narty. Ola Rajewska z TVP Sport była z nami. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję Wojtku, dziękuję państwu. Ja nazywam się Wojciech Piela i do zobaczenia w następnych produkcjach kanału sportowego. Cześć. Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje teraz chwile. To złoto. Ustał. Ustał. A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Velikanka wzięta.